Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest pan Marek Kubala, kandydat do Sejmu z list Nowoczesnej. Dzień dobry. Witam serdecznie. Kim jest Marek Kubala? Były przedsiębiorca zniszczony przez wymiar sprawiedliwości. Tak w wielkim skrócie, ale historia dosyć długa. No walczę od 15 lat z wymiarem sprawiedliwości za bezprawne aresztowanie i za zniszczenie dorobku życia biznesu. Sprawa ma taki charakter, bym powiedział, bardziej filmowy, już i tragiczny w moim życiu. No bo straciłem wszystko, na co pracowałem od zera. Przez 15 lat się proces toczy. Najpierw 11 lat proces karny, od 4 lat proces o odszkodowanie przed sądem okręgowym właśnie tutaj w Świdnicy, który już nie bardzo lubię przez to, że tu jeżdżę. Nie z racji miasta, tylko tego sądu, który ma najgorszą ocenę w Polsce, jeśli chodzi o sąd. No zmierzyłem się z potworem, z takim poważnym potworem, bo ten wymiar sprawiedliwości nie zasługuje nawet na powagę ani szacunek w sytuacji takiej, jakiej mnie to spotyka, gdzie 11 lat potrzebował sąd, żeby mnie uniewinnić w sprawie karnej, gdzie w zasadzie zatrzymanie takie spektakularne o 6 rano, 13 grudnia zresztą 2000 roku, nie miało nic wspólnego z prawem, bo to było bezprawne aresztowanie. Informacja publiczna przedstawiona przez prokuratora, który jest osobą publicznego zaufania, wywołała taki efekt, że moi kontrahenci, głównie banki i mój kontrahent podstawowy, bo ja byłem wówczas dealerem Seata, autoryzowanym dealerem Seata na rynku tutaj Dolnego Śląska w Wałbrzychu, no słysząc takie informacje z takim mocnym przekazem, bo ten medialny przekaz był bardzo mocny, gdzie ja nie miałem prawa gdyby ani możliwości wypowiedzenia się z drugiej strony, bo byłem zamknięty w areszcie śledczym w Wałbrzychu, no, dotarła do tych kontrahentów w taki sposób przekonujący, że rozwiązano ze mną wszystkie umowy kredytowe, kontraktowe, praktycznie w ciągu kilku dni. Mój powrót z aresztu był już taki, że ja zostałem już praktycznie firmę rozłożoną na łopatki. Już nie było do czego w zasadzie wracać. No już były tytuły egzekucyjne wystawione, zajęcia bankowe, zwindykowany towar handlowy. No praktycznie przez ten niecały miesiąc pozamiatano mnie totalnie, jeśli chodzi o tą całą działalność gospodarczą. Efekt tego był taki, że stałem się bankrutem w ciągu kilku dni. No i rozpoczęła się moja walka o moją niewinność, która trwała 11 lat. I tak jak mówię, proces trwał 11 lat, żebym został oczyszczony. Przede wszystkim długość tego postępowania karnego wynikała z tego, że właśnie nie mogli tego aktu oskarżenia złożyć skutecznie przez ten czas. Akt oskarżenia był zwracany. Nastąpiła przewlekłość procesowa, skarżyłem Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, wygrałem te przewlekłości, wygrałem ich kilka, satysfakcja żadna, bo życie stracone, jakieś tam pieniądze Skarb Państwa za przewlekłość zapłacił, ale najgorsze w tym wszystkim to, że te moje milionowe straty, które już w tej chwili powstały, bo przez te 15 lat same moje zobowiązania wynikające z tych umów bankowych, które posiadałem na działalność gospodarczą, narosły do kwoty prawie 17 milionów. To jest dzisiaj cała kwota taka podstawowa, która jest w tym procesie roszczeniowym o odszkodowanie, plus utracone korzyści za te 15 lat, utracony wizerunek, zdrowie. Razem roszczenie jest na 43 miliony. Problem w tym, że żyjemy w takim państwie prawa, gdzie funkcjonariusz państwowy nie ponosi odpowiedzialności za żadnej. 11 lat procesu karnego dużo mnie nauczyło, tak jak mówię, broniłem się sam, wygrałem ten proces. To jest bardzo długa historia, trudno mi tu w dwóch słowach opowiedzieć, ale można sobie tylko wyobrazić, ile człowiek straci życia i zdrowia przez 15-letni stres, tak zwany ciągły stres, który towarzyszy temu wydarzeniu, bo jednak się walczy o niewinność, walczy się o przywrócenie do życia. No ja straciłem rodzinę, straciłem bliskich, straciłem wszystko i straciłem zdrowie, dlatego moja determinacja w walce z tym wymiarem sprawiedliwości jest taka silna, żeby to skończyć, żeby to wygrać, żeby to skończyć. No, niebawem będzie finał właśnie tego procesu odszkodowania, który jest przed sądem w Świdnicy. Taka optymistyczna nadzieja w tym wszystkim jest to, że sąd apelacyjny we Wrocławiu, ponieważ sprawa była już raz rozstrzygnięta negatywnie, była rozpoznawana przez sąd apelacyjny
we Wrocławiu na mój wniosek i Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zwrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia, uznając mi rację, że w tej sprawie, gdzie chodzi o tak duże odszkodowanie, wymagana jest przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych sądowych. No i takie zalecenia właśnie Sąd Apelacyjny wyznaczył Sądowi Okręgowemu w Świdnicy i sprawa wróciła z powrotem 2 lata temu. No i w roku ubiegłym, a dokładnie opinie wpłynęły w kwietniu tego roku, dwie panie biegłe sądowe, profesjonalistki, naprawdę no jestem pod wrażeniem wykonanej opinii. One są z zakresu ekonomii, bankowości i finansów. Wykonały opinię, która no ma prawie ponad 80 stron i po prostu zmiażdżyła stronę przeciwną, czyli prokuraturę okręgową w Świdnicy, która reprezentuje Skarb Państwa. Dlatego, że opinia biegłych jak gdyby potwierdziła związek przyczynowy, czyli że tymczasowe aresztowanie miało jak najbardziej związek z tym, że firma upadła, że firma moja była w zdolności finansowej bardzo wysokiej. No, byłem w czołówce, jeśli chodzi o sprzedaż samochodów Seata, liderem zresztą w sieci. Bardzo wysokie dochody, bardzo wysokie obroty, duża sprzedaż. I jak gdyby biegły to potwierdziły, że właśnie to tymczasowe aresztowanie, naruszenie wizerunku, rozwiązanie tych umów kredytowych w tak krótkim czasie rozłożyło firmę na łopatki i z tego wynikły te straty, więc Sąd Okręgowy w Świdnicy ma teraz bardzo trudne zadanie, bo oni cały czas tutaj dążą do oddalenia mojego roszczenia. Ja to wiem już od początku. Chociażby z tej przyczyny, że Skarb Państwa reprezentuje prokuratura okręgowa, gdzie mamy do czynienia z tym samym człowiekiem, co był autorem aktu oskarżenia. Pan prokurator Bzunek zamiast ponieść odpowiedzialność dostał awans. I właśnie w tej chwili jest tutaj zastępcą szefa prokuratury okręgowej w Wałbrzychu i reprezentuje w pewnym sensie Skarb Państwa. Dla mnie to jest jakieś w ogóle nieporozumienie, to jest totalny absurd, to jest jakaś patologia wymiaru sprawiedliwości, żeby ten sam człowiek, który dopuścił się tego czynu, czyli zniszczył moją firmę, teraz jeszcze reprezentował Skarb Państwa. To jest według mnie karygodne, no ale nie mam na to wpływu. Próbowałem ten sąd wyłączyć, nie ma takiej możliwości prawnej. Więc oczekuję w tej chwili na wyrok, bo jak gdyby opinia wpłynęła w kwietniu, były jeszcze tam postępowania takie uzupełniające i mi się wydaje, że pod koniec roku sąd okręgowy wyda wyrok w sprawie. No, jestem sam ciekawy, bo mówię, kwota jest bardzo wysoka. Tam jest 43 miliony plus jeszcze odsetki, bo to już cały czas rośnie. Nie? Może być precedens. Chciałbym, bo byłby to taki sygnał w Polsce, gdzie dużo przedsiębiorców, podobnie jak ja, zostało zniszczonych. Może nie w takim wymiarze jak tutaj, bo naprawdę kwoty są wysokie, ale dużo przedsiębiorców przez błędy urzędników państwowych, przez błędy urzędów skarbowych, różnego rodzaju, przepraszam, błędne decyzje, zostali zniszczeni. No także czekamy. Jeśli pan wygra, myślał pan już, co pan zrobi z tymi pieniędzmi? Znaczy, po pierwsze muszę zwrócić długi, bo długów jest wiele. Myślę, że na to starczy. Jestem optymistą. Uważam, że powinni też zasądzić te utracone korzyści, bo jednak przez 15 lat, gdybym prowadził działalność, myślę, że dzisiaj byłby przedsiębiorcą z takim rozmachem, jakim byłem wówczas. Trudne pytanie, bo jak gdyby dla mnie ta wartość pieniądza w tej chwili ma mniejsze znaczenie jak zdrowie i życie. Jakieś tam marzenia są, ale nie kalkulowałem tego na razie, bo mówię, na głowie mam w tej chwili jedno, żeby ten proces wygrać. Odpowiem na to pytanie, jak się proces zakończy. Czy dzisiaj po tym wszystkim, co się stało, zdecydowałby się pan po raz kolejny prowadzić działalność? Powiem szczerze, że przez ostatnie lata to pytanie padało często. I powiedziałem i powtarzam to po raz kolejny. W takim systemie, jakim funkcjonujemy w tej chwili prawnym, przy tym, co nasz kochany rząd od 8 lat prezentuje, jeśli chodzi o przepisy, gdzie prowadzenie działalności to jest jak chodzenie po polu minowym, absolutnie nie. Ilość prowadzonych ustaw, złe przepisy, zarówno podatkowe, jak i przepisy prawne, są tak skomplikowane, że prowadzenie działalności no to jest naprawdę wysoka szkoła jazdy. Dzisiaj wielkie ryzyko, dlatego że w każdej chwili może przyjść urzędnik, w każdej chwili może ktoś skontrolować, znaleźć coś. Co mało tego, że blokuje konta, blokuje firmę, blokuje działalność. Jakkolwiek egzystencja później staje się wielkim ryzykiem, inwestycja.
Więc jeżeli by się te przepisy zmieniły, byłoby, nastąpiłaby równość wobec wszystkich, jeśli chodzi o prawo, jakaś normalna interpretacja przepisów, swoboda tej działalności gospodarczej, żeby wszyscy wobec prawa byli równi, no to wówczas tak, to wiem. Tu między innymi dlatego się znalazłem w Nowoczesnej, bo jak gdyby te zapisy, o których tu mówię, czyli ta wolność gospodarcza, ma taki priorytet. W wyborach parlamentarnych kandyduje pan do Sejmu z listy Nowoczesnej. Dlaczego zdecydował się pan na stałe wybory? Ja nigdy nie byłem politykiem, nie jestem i chyba nie będę. To jest daleka droga ode mnie. Natomiast dużo ludzi obserwuje tą moją sytuację w Polsce. Dużo ludzi jak gdyby dostaje takiego fajnego wsparcia, żeby się nie poddawać. I nawet założyłem taką stronę Amator Prawa, gdzie opisuję tą całą historię procesową i widzę, że ma duże zainteresowanie, dużo ludzi korzysta z tego. Są tam fajne informacje prawne. I to powoduje, że widzę, że to ma sens. I teraz, kiedy dochodzi do sytuacji, kiedy trzeba postawić krok dalej, bo sam krzyk nie wystarczy. No co z tego, że ja walczę w sądzie, jak ja tam jestem sam. Fajnie jest, żeby być z kimś, kto ma podobne myślenie i działanie. Tutaj w Nowoczesnej poznałem ludzi, zauważyłem, że są właśnie dużo przedsiębiorców, którzy stykają się z podobnym problemem albo chcą podobne pomysły wnieść. One mi są bardzo bliskie. Ile gdyby to spowodowało, że podjąłem decyzję o starcie w tych wyborach, dlatego że gdzieś tam w tym rynku wałbrzyskim to moje nazwisko funkcjonuje. Ta moja historia gdzieś tam żyje, tym bardziej, że ona się teraz na nowo pojawiła, bo będzie wydany wyrok, myślę, że będzie głośny. I chcę puścić sygnał właśnie między innymi dlatego, żeby pokazać, że warto walczyć do końca, ale żebyśmy wszyscy do tego w tej chwili przyłożyli ręce, żeby te zmiany faktycznie nastąpiły, bo ta patologia, która jest w tej chwili w parlamencie, ci posłowie, to wszystko trzeba pogonić. To jest banda nieudaczników, którzy nic nie robią. Wprowadzają ustawy, których nawet sami nie znają. Niejednokrotnie się mylą, bo śpią na sali, więc to jest jakieś stara kawaleria, która powinna iść na emeryturę. No i wydaje mi się, że tutaj naprawdę chyba jest dobry moment, żeby uderzyć pięścią w stół, krzyknąć głośniej, ale fajnie jest, kiedy się ma właśnie koło siebie podobnych ludzi. Dlatego w tym jestem. Poparcie dla Nowoczesnej, jeśli wierzyć sondażom, rośnie. Jak pan uważa, jaki będzie wynik wyborczy Nowoczesnej w naszym regionie, w naszym okręgu? Ja tutaj jakoś tak zawsze udawało mi się przewidywać. Mi się wydaje, że w tej chwili, jeśli ludzie troszeczkę bardziej się zapoznają z programem Nowoczesnej, zobaczą, jacy są ludzie, że tu nie ma spadów politycznych, że tu nie ma nigdzie tych byłych polityków, którzy są jak kameleony takie malowane, że są w kolejnych partiach tylko dlatego, żeby się dostać za wszelką cenę do parlamentu, bo w życiu są nieudacznikami. Wydaje mi się, że jest szansa, żeby Nowoczesna zdobyła trzeci wynik, jak nie drugi. No, bym się cieszył, jakby przegoniła Platformę. To bym naprawdę postawił sobie sam wino. To, co pan przeżył, niewątpliwie wyróżnia pana na tle innych kandydatów. Jeśli zostanie pan posłem, jakie działania pójdą na pierwszy ogień? Ale panie trudne pytania zadaje. Ja nawet o tym nie myślałem. No, nawet w to nie wierzę. Ja mówię, buntuję się strasznie, chcę pomagać. Trudne pytanie. Przede wszystkim ja jestem miłośnikiem zwierząt, takim od urodzenia, bo wychowałem się na wsi. I zawsze mówiłem, że jakbym się tam dostał, to gdzieś ta moja siła i taka możliwość, jakby zaistniała, byłaby właśnie, żeby tą ochronę i prawa zwierząt zwiększyć. No i jednocześnie poszedłbym tą drogą, żeby tutaj budować tą normalizację rynku dla przedsiębiorców. Czyli tutaj w stronę tych przepisów, no i przede wszystkim zmienić wymiar sprawiedliwości. Tam przekopać trzeba tą bandę od spodu, wywalić połowę. Proszę sobie wyobrazić, że my mamy w Polsce prawie 10 tysięcy sędziów, Francja ma 6 tysięcy. Jaki jest procent? My mamy nadwyżkę sędziów i prokuratorów ponad 30%. I ilość spraw, których oni rozpoznają w Polsce, a ilość spraw, których rozpoznają w Unii, to jest w ogóle nieporównywalna. Patologia wymiaru sprawiedliwości sięgnęła dna. Zresztą nie jest to tylko moja ocena, ale ogólna ocena opinii publicznej, które się z tym zmierzają. Tam bym się tym chciał zająć. Przede wszystkim znieść immunitety prokuratorom. Spowoduje, żeby prawo było bardziej zrozumiałe, bardziej proste. To samo dotyczy prawa administracyjnego, to jest wiele do roboty. Ale jest to możliwe, to nie trzeba naprawdę dużo pracy. Trzeba wywalić do kosza trochę tych śmieci, które ci posłowie do tej pory
nieudacznicy, będę to powtarzał 100 razy, cały czas tworzą. Europa, jak już Pan wspomniał wcześniej, boryka się obecnie z problemem migracyjnym. Nie mogę nie zapytać Pana jako kandydata o Pana zdanie w tej sprawie. Powinniśmy przyjmować uchodźców, imigrantów w Polsce? Jestem za przyjmowaniem, jestem. W kategoriach i granicach takich, jakie Polska ma możliwości. Słusznie powiedział Pan Ryszard Petru, że dawno powinien pójść sygnał do wszystkich miast większych, żeby sprawdzić możliwości przyjmowania. Tu jak gdyby do tej pory nie zostało wykonane żadne podstawowe zadanie, z którego by można było wziąć analizę, jak my jesteśmy w ogóle do tego przygotowani. Na razie się kłócą politycy, czy 5 tysięcy, czy 10, czy 20. Tylko zapominają o jednym, że za pół roku będzie milion. I to jest problem, bo oni żyją w świecie wirtualnym. To jest to, co dotyczy też tych wszystkich przepisów. Oni nie potrafią stworzyć normalności. To są ludzie, którzy są niedoświadczeni. Czego możemy Panu życzyć na najbliższe tygodnie? Tylko zdrowia, bo tego mi brakuje ostatnio. Kurczę, bo te stresy stąd mnie wykańczają. Pieniędzy też brakuje, no ale to jak trzeba, to się zawsze gdzieś tam trochę zarobi. Jak się nie pomaluje komuś w pokoju albo zrobi tam coś z kamieni. Tak żartuję, ale będzie książka fajna na temat. Piszę książkę na temat tych moich przygód z sądami. To będzie wywrotka. Niektórzy sędziowie nie wyjdą z domu i prokuratorzy też. Kabaret, wszystko będzie. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo.